Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Borówa i dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować kociołek Panoramixa. Zapraszam. Kociołek Panoramixa to jest ikona polskich akademików. Bardzo popularny trunek w nich, gdyż można się porobić tanio, czyli wiadomo, najlepiej. Jak to jest z tymi ludowymi przepisami, różnią się pomiędzy sobą praktycznie wszystkie wszystkim. Ja przejrzałem kilka, wybrałem taki jeden, który mi się spodobał i ten też zrobię. Zaczynajmy. Koktajl ten przygotuję oczywiście w garnku, no bo to nie jest dla jednej osoby. Chyba, że jest Państwa na tyle. Do naszego garnka dodajemy po kolei. Dosłowny litr wody. Po głębszym namyśle mogłem wziąć taką bez stopera. No i teraz płacę za błędy przeszłości. One hour later. Po ekspresowym nalaniu wody lecimy dalej. Następnie 4 pierdolone Arnoldy. 1 butelka premium szampana. Tak się składa, że mam tu 2 otwarte i wypite do połowy. Więc to dodaję. Nie wytrzymałem i upiłem trochę, tak żeby się zmieściło. Następnie litr napoju energetycznego premium, mianowicie B-Power z Biedronki. No i na koniec syrop wiśniowy, malinowy, jaki tam Państwo macie. Następnie wszystko dokładnie mieszam, używając mojego Hochlenspiela. Jeśli ktoś Państwu powie, żeby to podgrzać, absolutnie nie, bo można wytrącić procenty. A kto by tego chciał? Już za piękna konsystencja. No i oto jest mój kociołek Panoramixa. Podam go w szklance, która pasywnie chłodziła się przez ten cały czas lodem z zamrażalki. Gdyż schłodzony smakuje lepiej. Piękna barwa. Skosztujmy. Doskonały. W ogóle mnie nie dziwi, że to było i jest takie popularne wśród studentów. Jest to napój, kurwa, całkiem dobry, jak na to, co do niego dodałem. Ale najważniejsze, że nie czuć wody, czyli można go ładować jeden za drugim. Jeżeli zrobicie sobie Państwo taki, proszę uważać. Jest to cichy zabójca. Jak każdy poncz w zasadzie, więc ostrożnie i z umiarem. Ja powiem panu tak, jeśli mówię w tym momencie z jednostką ucisku systemowego, czyli tak zwanym policjantem, to nie, z legalnych powodów jestem tak trzeźwy, jak wyskoczyłem z mamy. Ale jeżeli mówimy teraz jako hombre, nombre, to ja jestem taki utostowany, że skurwysyn mógłby mnie posmarować masłem i by się roztopiło. Pozdrawiam. Skoro za niedługo Sylwester, pomyślałem, że pokażę Państwu taki przepis. Jeżeli będą mieli Państwo gości, myślę, że ucieszą się z takiego wybitnego trunku. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. No powiem tak. No dużo mi tego wyszło. A matka mnie uczyła tak. Nic nie może się zmarnować.